To jest Polini. Hańba i skandal. Coraz mniej obawiamy się wirusa. Głupota i podłota. Polska jest ojczyzną dwóch narodów. Narodu polskiego i narodu żydowskiego. Nuda i obłuda. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego. Zdrada i żenada. Polaku, nie daj się okłamywać. Kulisy indoktrynacji. Najnowsza książka Marcina Roju. Polecam. Grzegorz Braun. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak co piątek zapraszam na historię osoby skrzywdzonej przez system. Dzisiaj historia Gosi Falkiewicz, 42-letniej matki, wdowy, matki dwójki dzieci, która padła ofiarą kuriozalnego zupełnie procederu prawnego, czyli odmowy wypłaty odszkodowania ofierze wypadku samochodowego, jeżeli sprawca był pijany. Ale posłuchajmy. Gosia 3 lata temu została wdową. Jej mąż umarł na raka. I ciężar wychowania syna i córki spadł na nią. Gosia jest osobą przedsiębiorczą, więc dotychczas zajmowała się nauką języków, prowadziła kursy. Udzielała korepetycji, a przede wszystkim była tłumaczką i głównie z tłumaczenia utrzymywała siebie i swoją rodzinę. Kiedy Gosia pochowała męża, no, cały ciężar utrzymania dwójki dzieci spadł na nią, ale Gosia sobie z tym radziła, wykorzystując swoją znajomość języka obcego i talenty przedsiębiorcze, jakie wiele Polek ma. Gosia żyła na całkiem dobrym poziomie, tłumaczyła dokumenty, tłumaczyła rozmowy, udzielała korepetycji, myślała nawet, żeby otworzyć własną szkołę językową. I traf chciał, że we wrześniu 2022 roku spotkało ją wielkie nieszczęście. Gosia wracała do domu po rozmowie z klientem, dla którego świadczyła usługi tłumaczeniowe, kiedy na skrzyżowaniu wjechał w jej bok samochód. Gosia w tym wypadku została ranna. Efekt jest taki, że wprawdzie przeżyła, ale jest osobą częściowo sparaliżowaną, i co oczywiście w oczywisty sposób utrudnia jej życie. Na miejscu pojawiła się policja, pojawiła się karetka pogotowia, był prokurator. Sprawcę wypadku zatrzymano i dziś toczy się proces przeciwko niemu. Policja wykryła w jego organizmie 1,27 promila alkoholu. No, bardzo duży wskaźnik alkoholu u tego człowieka, no więc oczywiście wszczęto typową sprawę według typowej procedury. Zatrzymanie, zarzut prokuratorski, mężczyzna nie trafił do aresztu, ponieważ Gosia przeżyła, nie było ofiary śmiertelnej, usłyszał zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku w ruchu komunikacyjnym, w którym osoba została ranna na okres tam powyżej 7 dni. I jeśli chodzi o procedurę karną, to nie ma, jakby jej przeprowadzenie nie pozostawia tutaj jakoś wiele do życzenia ani samego zarzutu. Ale problem zaczął się w innym miejscu. Otóż Gosia zgłosiła tą sprawę do ubezpieczyciela, do jedna z największych polskich firm ubezpieczeniowych, i żądając, żeby z polisy OC sprawcy zapłacić jej za leczenie, jej odszkodowanie i za naprawę samochodu, bo jej samochód też bardzo ucierpiał. I co kuriozalne, ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia. Dlaczego? No, bo stwierdził, że sprawca wypadku naruszył zasady i naruszył regulamin i naruszył ogólne warunki ubezpieczeń. To jest taki dokument, który każdy dostaje w sytuacji, kiedy zawiera umowę ubezpieczeniową, czyli wykupuje polisę. I teraz o co chodzi? Bo ja się tej sprawie przyjrzałem. Jak Państwo wiecie, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego, kto w Polsce posiada samochód. Nie można wyjechać na drogę samochodem, który nie jest ubezpieczony. I teraz każde z towarzystw ubezpieczeniowych ma tak zwane ogólne warunki ubezpieczeń, czasem nazywane regulaminem, i one obowiązują tego, który ubezpiecza swój samochód.
I tam jest powiedziane, że ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania odpowiedzialności cywilnej, jeżeli sprawca złamie, naruszy te ogólne warunki ubezpieczenia. I tu są trzy główne warunki. Otóż po pierwsze samochód, którym jedzie sprawca, musi mieć wykonane badania techniczne. Po drugie, kierowca, który, czy właściciel pojazdu, bo ubezpiecza właściciela, nie kierowca, musi posiadać uprawnienia do jazdy samochodem, czyli inaczej mówiąc, musi mieć prawo jazdy. I po trzecie, kierowca musi, nie spełniać warunków tam prowadzenia samochodu. Inaczej mówiąc, kierowca musi być trzeźwy. Jeżeli kierowca jest nietrzeźwy, jeżeli kierowca nie ma prawa jazdy, albo jeżeli kierowca prowadzi samochód, który nie ma ważnych badań technicznych, to ubezpieczyciel może umyć ręce, czyli może odstąpić od obowiązku wypłaty odszkodowań. Tak to mniej więcej wychodzi. Tylko problem polega na... I tak się właśnie stało w tej sytuacji. Kiedy sprawa trafiła na policję, do prokuratury, ubezpieczyciel się oczywiście dowiedział o tym, że taka sytuacja miała miejsce i odmówił Gosi wypłaty odszkodowania. A dlaczego? Dlatego, że sprawca naruszył warunki, ogólne warunki ubezpieczenia. To znaczy, sprawca w momencie, kiedy prowadził samochód, no, miał ważne prawo jazdy, samochód miał badania techniczne, a sprawca był pod wpływem alkoholu. W Polsce nie wolno prowadzić samochodu, jeśli się ma powyżej 0,2 promila alkoholu we krwi. Ten sprawca, już pan Andrzej, tak go nazwijmy, przekroczył to i ubezpieczyciel doszedł do wniosku, że nie wypłaci odszkodowania. No, można powiedzieć, że jest to na swój sposób logiczne, gdyby nie to, że poszkodowanym tej sytuacji nie jest kierowca, tylko jest Gosia. Gosia była trzeźwa. Gosia miała samochód, który miał badania techniczne. Gosia miała ważne prawo jazdy. To sprawca naruszył. No, ale co mówi ubezpieczyciel? Ubezpieczyciel mówi tak, że ta ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązywała, no właśnie dlatego, że sprawca złamał ogólne warunki ubezpieczeń. Czyli ubezpieczyciel wziął pieniądze, sprawca wypadku spowodowanego po pijanemu naruszył te ogólne warunki, czyli naruszył ubezpieczeń, naruszył warunki, a poszkodowana jest Gosia. No i teraz efekt jest taki, że na całym etapie postępowania Gosia nie dostała ani złotówki. Ubezpieczyciel mówi tak, no myśmy ubezpieczali oczywiście, my byśmy wypłacili odszkodowanie, gdyby sprawca przestrzegał warunków ubezpieczeń. No a teraz, no, tak wynika z tej korespondencji kierowanej do Gosi, to pani może ścigać sobie sądownie i domagać się odszkodowania od samego sprawcy. No tak, tylko mamy do czynienia z sytuacją taką, że kobieta, wdowa, która musi pracować na dwójkę dzieci, została, no, można powiedzieć, poszkodowana i to bardzo, bo jeździ na wózku inwalidzkim i ona straciła dużą część swoich źródeł dochodów, bo Gosia teraz żyje z tłumaczeń, które robi. Jej dochody spadły o 60%. No i zdaniem ubezpieczyciela ona musi pójść do sądu. No, Gosia to oczywiście zamierza zrobić, tylko dowcip polega na tym, że zanim się to przemieli przez polskie sądy, to potrwa jeszcze parę lat. A nawet jak się przemieli, to jeszcze nie wiadomo, czy z pana Andrzeja będzie co zdzierać, czy on jest windykowany. I to jest ta sytuacja zupełnie absurdalna, bo zwróćcie państwo uwagę na to, że państwo doszło do wniosku, że każdy, kto prowadzi samochód, jest potencjalnym sprawcą wypadku drogowego, więc jak sam nie chce swoich szkód usuwać, to jest jego sprawa, ale jakby kogoś innego uszkodził, no to musi mieć obowiązkowe polisę odpowiedzialności cywilnej. No jest to jakaś logika, ja się z nią nie do końca zgadzam, ale jest to jakaś logika. No ale państwo stworzyło furtkę tym ubezpieczycielom, żeby nie wypłacać w sytuacji, kiedy taki właśnie sprawca naruszy jakieś warunki. No, byłoby to logiczne, gdyby ubezpieczyciel doszedł do wniosku, że ponieważ pan Andrzej złamał warunki, to te pieniądze, które trzeba Gosi wypłacić, ściągnie się z pana Andrzeja. I żeby to
pan Andrzej miał za przeciwnika procesowego w sądzie prawników Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a nie Gosia. Gosia powinna natychmiast dostać odszkodowanie i za leczenie, i za tam straty moralne, i za samochód, i tak dalej. A ten prawny absurd, który obowiązuje, który został stworzony jeszcze chyba w czasach rządów SLD, doprowadził do tego, że ubezpieczyciel nie wypłaca nic i jest mu to bardzo wygodnie. Sprawca nie zapłacił nic za to, co zrobił. Pewnie spotka go wyrok w procesie karnym, no pewnie, który się skończy na zawieszeniu. A Gosia straciła pracę, straciła zdrowie, jest sparaliżowana i nie zobaczyła nawet jednej złotówki. To jest historia, która pokazuje, jak działa złe prawo. Bo to prawo jest debilne, ale mam wrażenie, że nie tylko jedna Gosia ma taki właśnie problem. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do lektury mojej książki Seryjny Samobójca. Zapraszam Państwa na spotkania ze mną w województwie lubuskim w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły znajdziecie Państwo w opisie filmu. Jak zwykle zachęcam Państwa do lajkowania, do udostępniania moich materiałów, do komentowania gdzie dla zasięgu chociażby, a tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tym zostawiam w opisie numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Za każdą formę wsparcia będę Państwu bardzo wdzięczny, bo ten kanał może istnieć tylko dzięki Państwa wsparciu. Dziękuję, do zobaczenia.